Z nami Paweł Czubak, można powiedzieć wychowany KZS-u Koszalin, rodowity koszalinianin, który dzisiaj, no właśnie Paweł, wszedłeś na parkiet, co prawda na parkiecie spędziłeś 2 minuty, ale zagrywki były na ciebie. Owszem, były. Igor wiedział, że dysponuję tym rzutem i chciał mnie wykreować, żeby zdobyć te punkty po prostu. Na początku miała być zagrywki na mnie, pierwsza by się udała, jak było widać, druga miała być na Przemka w ronę, ale niestety Przemek nie podołał i jakś wyszło, że znowu miałem okazję oddać rzut. No właśnie, skuteczność 2 na 2 za 3, no i tak naprawdę pokazałeś swoją najsilniejszą broń. Nie jest tajemnicą, że wygrywasz konkursy rzutów za 3 podczas różnego rodzaju turniejów w Koszalinie. No i dzisiaj tak naprawdę pokazałeś, że twoja ręka jest świetna. No to nie jest wszystko dziełem przypadku, no mam jakiś tam... Zawsze nad tym rzutem dużo pracowałem i zawsze dużo wkładałem w to serca i myślę, że to jest moja najmocniejsza strona i po prostu przyszedłem na boisko i zrobiłem swoje. No. No i właśnie, czy liczysz na to, że w kolejnych meczach będzie więcej okazji do tego, abyś zaprezentował swoje możliwości? Przed wami trudne mecze, ale pokazałeś, że warto na ciebie stawiać. Owszem, no bardzo ciężkie mecze przed nami. No, chciałbym jeszcze mieć szansę, ale myślę, że może być z tym dosyć ciężko. Dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcą był Paweł Czubak, zawodnik AZS-u Koszalin.